Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 52. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości, pana wójta, administrację oraz panią mecenas. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 8 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 51. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 51. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, sprawozdanie działalności stałych komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Podpunkt pierwszy, Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2022. Punkt drugi, Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2022. Punkt trzeci, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2022. Punkt czwarty, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022. Podpunkt piąty, Komisja Rewizyjna za rok 2022. Punkt dziewiąty, analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia. Punkt dziesiąty, ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i porządku. Punkt jedenasty, dyskusja. Punkt dwunasty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 52/290/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Podpunkt drugi, uchwała nr 52/291/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Podpunkt trzeci, uchwała nr 52/292/2023 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich spółka z o.o., której gmina Jeziora Wielkie jest jednym wspólnikiem. Podpunkt czwarty, uchwała nr 52/293/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Podpunkt piąty, uchwała nr 52/294/2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Podpunkt szósty, uchwała nr 52/295/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu. Podpunkt siódmy, uchwała nr 52/296/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt ósmy, uchwała nr 52/297/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcem nieruchomości zabudowanych działki nr 231/1, 231/5, 231/2, 231/4, 231/6 położonych w miejscowości Jeziora Wielkie, gmina Jeziora Wielkie. Podpunkt dziewiąty, uchwała nr 52/298/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości działka nr 28/2 położona w miejscowości Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie. Podpunkt dziesiąty, uchwała nr 52/299/2023 zmieniająca uchwałę nr 3/29/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Podpunkt 11. Uchwała nr 52/300/2023 zmieniająca uchwałę nr 3/30/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pozyskania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Punkt 13. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 14. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 15. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy mamy zrealizowany. Chciałbym jeszcze poinformować państwa radnych, że teraz punkt drugi, przyjęcie porządku obrad, i punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu, będziemy głosowali na tabletach. Nie tak jak było dotychczas, za podniesieniem ręki. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji na 15 radnych jest 8 radnych, więc Rada jest prawomocna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pan Cezary Cichocki. Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 51. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 51. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 20 stron maszynopisu i 23 załączniki. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń względem niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Za przyjęciem protokołu jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 51. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Uchwała nr 51 przez 278 przez 2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 51 przez 279 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 51 przez 280 przez 2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 281 przez 2022 w sprawie budżetu na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 282 przez 2022 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 283 przez 2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2023 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 284 przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy oświadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 285 przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przyjezierzy na okres 10 lat. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 51 przez 286 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie stosowania urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń i użyteczności publicznej. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 51 przez 287 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie realizacji obowiązku tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych. Uchwała została zrealizowana.
Uchwała nr 51 przez 288 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały o potwierdzeniu statusu cywilizacyjnego gminy. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 51 przez 289 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jeziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Punkt 7. Interpelacje radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Pierwsza Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2022. Pozwolę sobie odczytać. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za rok 2022. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa w 2022 roku odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i 2 posiedzenia samodzielne. W skład osobowy komisji wchodzą Aneta Barczak, przewodnicząca, Glanc Paweł, członek, Jerzy Kamelski, członek, Joanna Jednaszek, członek, Marek Wysocki, członek. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr 39 przez 219 przez 2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jeziora Wielkich na 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Aneta Barczak. Dziękuję. Jako druga Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej za 2022 rok. Poproszę Pana Jerzego. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej za rok 2022. Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej w 2021 odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy. W skład osobowy komisji wchodzą Joanna Jędraszczak, przewodnicząca, Jolanta Toda, członek, Wanda Krzesińska, członek, Jerzy Burzyński, członek, Anna Pieniecka, członek. Komisja pracowała w oparciu o plany pracy stanowiące załącznik nr 4 do uchwały nr 39 łamane przez 219 łamane przez 21 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Przewodnicząca Komisji Joanna Jędraszczak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako trzecia Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za 2022 rok. Poprosiłbym Panią Radną Halinę Płaścińską. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki za rok 2022. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w 2022 roku odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. W skład osobowy komisji wchodzą Jolanta Toda, przewodnicząca, Halina Płacińska, Agnieszka Kowalska, Marcin Czaplicki, Lidia Sucharska. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 5 do uchwały nr 39 łamane na 219 łamane 2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Przewodniczący Komisji Jolanta Toda. Dziękuję. Czwarte. Komisja Skarg Wniosków i Petycji za 2022 rok. Proszę Pani Przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i 7 posiedzeń samodzielnie. W skład osobowy komisji wchodzą Halina Płacińska, przewodnicząca, Jerzy Burzyński, Joanna Jędraszczak, Jolanta Toda, Aneta Barczak. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 39
/219/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2022 rok. Przewodniczący komisji Halina Płacińska. Dziękuję bardzo. Echo piąta, komisja rewizyjna za rok 2022. Poproszę pana Cezarego Cichockiego. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022. Komisja Rewizyjna w 2022 roku odbyła 13 wspólnych posiedzeń z pozostałymi komisjami Rady Gminy w Jeziorach Wielkich i 2 posiedzenia samodzielne. W skład komisji osobowych komisji wchodzą Marcin Czaplicki, przewodniczący, Cezary Cichocki, Anna Winiecka, Elżbieta Krzywina, Marek Wysocki. Komisja pracowała w oparciu o plan pracy stanowiący załącznik nr 1 do uchwały 39/219/2021 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Podpisał przewodniczący komisji Marcin Czaplicki. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia. Ten punkt omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy może są jeszcze jakieś pytania w odniesieniu w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Ochrona środowiska, w tym gospodarka odpadami i utrzymanie czystości i porządku. Ten punkt również przerabialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy państwo radni mają tutaj, chcieliby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. Dyskusja. Czy ktoś z państwa radnych by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Dzisiaj będziemy głosować nad propozycjami 3 uchwał dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat. To są 3 umowy dotyczące naszej spółki. I ja chciałam zapytać, czy jest możliwość i jaka, pod jakimi warunkami, żeby ewentualnie, jeśli przegłosujemy te uchwały na tak, żeby, że tak powiem, zerwać te umowy w jakimś krótszym czasie. Nie mówię o zasadzie porozumienia stron. Czy są jakieś inne warunki? Czy koniecznie, jeśli podejmiemy uchwałę na 10 lat, to musi być koniecznie 10 lat? Umowa czasowa można? Proszę bardzo. Panie wójcie. Można je rozwiązać z przyczyn w nich podanych. My póki co nie mamy projektu umowy, tylko uchwały, by zamknąć, żeby wyrazić zgodę, przepraszam bardzo, na zawarcie takiej umowy. Ale to jest spółka komunalna, tak? Że tak. A jaki miałby być wtedy? Nie wiem. Nie wiem, jakie mogą być powody, żeby... Likwidacja spółki może być powodem wcześniejsza. Może dam przykład, jak mamy umowy z najemcą, tak, albo z dzierżawcą. To niepłacenie czynszu, najczęściej przyczyny tego typu. Natomiast przy spółce komunalnej, no to tutaj trudno, jeżeli to jest usługowa spółka wykonująca zadania gminy tak naprawdę. Ale można oczywiście, na wszelki wypadek, wiadomo, więc można oczywiście wpisać wcześniej, możliwość wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem i przyczyny podać, które mogą ewentualnie się zdarzyć. Wiem, że nawet sądy były problemy, żeby uznały porozumienie stron, jeżeli strony wcześniej nie przewidziały w takich umowach, ale to mówię, to jest kwestia negocjacji, kwestia no, potrzeb stron, to wtedy to trzeba najpierw ocenić, prawda? No bo jakby no, trzeba przewidzieć okoliczności, które mogą, no, no mówię, nie przychodzi do głowy na przykład likwidacja spółki, prawda? No to siłą rzeczy taka umowa zostanie.
A porozumienie stron oczywiście, tylko mówię, że sądy nawet z tym miały problem przy umowach czasowych. Przyjmowano, że umowy czasowe tylko z przyczyn w nich podanych można rozwiązać. Ona będzie trwała 10 lat. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 12. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 52/290. Przez 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Za przyjęciem uchwały jest 7 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt drugi. Uchwała nr 52/291/2023 w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok. Przepraszam, bo mi wyniki zniknęły. Za przyjęciem uchwały jest 7 radnych, wstrzymujących się 0, przeciw 0, wstrzymujących się 1 osoba. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 52/292/2023 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, spółka z o.o., która gmina Jeziora Wielkie jest jednym wspólnikiem. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 7 radnych, przeciw 1, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt czwarty. Uchwała nr 52/293/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględniający przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 52/294/2023 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Głosujemy. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, wstrzymujących się 0, przeciw 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Uchwała nr 52/295/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu. Pani Agnieszko? Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Punkt 7. Uchwała nr 52/296/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie gminy Jeziora Wielkie. Proszę zagłosować. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 8.
Uchwała nr 52/297/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości zabudowanych. Działki nr 231/1, 231/5, 231/2, 231/4, 231/6 położonych w miejscowości Jeziora Wielkie, gmina Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 9. Uchwała nr 52/298/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą o nieruchomości działka nr 28/2 położona w miejscowości Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu 10. Uchwała nr 52/299/2023 zamieniająca uchwałę nr 3/29/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pod tytułem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Proszę zagłosować. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 11. Uchwała nr 52/300/2023 zmieniająca uchwałę nr 3/30/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich przepraszam, z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pozyskania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem pod tytułem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Proszę głosować. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt 13. Punkt 13. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc punkt 14. Odpowiedzi na zapytania również mamy zrealizowany. Punkt 15. Zakończenie sesji. A więc zamykam 52. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.